to, co miało być pływalnią z atrakcjami pływackimi, zostało zrealizowane. Łącznie z przewidywanymi tutaj różnego rodzaju zabawami wodnymi dla najmłodszych. To, co jeszcze powinno tutaj stanąć i mam nadzieję, że stanie niebawem. Mówię o hotelu, który powinien w pobliżu stanąć i który powinien dopełnić całości tej inwestycji, którą kiedyś w tym miejscu planowaliśmy. Posiadanie w tej chwili jednej z najwyższych wież zjazdowych w Polsce i jednej z najwyższych w Europie, jak sądzę, będzie bardzo poważnym argumentem dla wielu potencjalnych inwestorów. Mam nadzieję, że jak tylko odblokują się inwestycje hotelowe, słyszymy, że od nowego roku jednak gospodarka polska ma przełamać te wszystkie objawy kryzysowe i wejść na ścieżkę w górę. Mam nadzieję, że wobec tego wrócą także do Łodzi potencjalni inwestorzy w branży hotelowej. Dzisiaj się dowiedziałem, że nie mogę zjechać po terminie technicznego otwarcia w tym stroju, jaki obiecywałem. Strój wprawdzie z sobą przywiozłem. Za zainteresowanie ogromnie dziękuję. Za kibicowanie tej hali też ogromnie dziękuję, bo tu pan prezes mówił, że udało się niemal w ostatnim momencie, po wielu podejściach, dokonać w myśleniu części radnych. Przypominam, że ten projekt kierowałem pod obrady Rady pięciokrotnie, zanim został wreszcie przyjęty w ten sposób, że mamy dzisiaj akwapark Fala w Łodzi.